W tym przykładzie pomówimy sobie o przesłanianiu składników klas oraz o wskaźniku this. Zacznijmy od przesłaniania. Jeżeli w naszej klasie osoba, z której korzystaliśmy już w poprzednich przykładach, w poprzednich wykładach, chcemy dodać metodę, która pozwoli wypełnić danymi pola imię, nazwisko, wiek. Pamiętamy, że metody te są prywatne, czyli spoza ciała klasy nie mamy do nich dostępu. Tutaj wstępnie przygotowałem metody, które pozwolą wypisać dane z tych pól na zewnątrz, ale nie ma jeszcze metody, która pozwoli je wczytać. Zróbmy jedną zbiorczą metodę, która będzie posiadała trzy parametry. Nazwijmy ją setDane. Nie zwraca żadnej wartości i przyjmuje trzy parametry. Najpierw tak, jak robiliśmy to wcześniej. Nie jest to nic trudnego, tak? Imię staje się im, czyli pole imię staje się parametrem przekazanym do metody. Nazwisko staje się naz, wiek staje się w. Sprawdźmy, kompiluje się. Ten kod jest absolutnie poprawny. Co jednak można by w nim zmienić? W naszej klasie pojawiły się już 6 nazw. 6 nazw zmiennych. Tak? Nazwy pól oraz parametry formalne, z którymi wywołana jest nasza metoda setDane. Przy bardziej rozbudowanych klasach może to być mylące, często więc parametry formalne nazywa się tak samo jak pola klas. Spróbujmy to zmienić. Imię, nazwisko, wiek. I tak samo imię, nazwisko. Zwróćmy uwagę, że w podpowiedziach pojawiają się dwie zmienne o tych samych nazwach. Zielona kropka przed wiek oznacza, że mamy do niej dostęp. Jest to parametr formalny funkcji. Czerwona kropka tutaj to jest prywatne pole klasy. Nie ma znaczenia, które wybierzemy w tym wypadku. No, widać, że ten kod wygląda dziwnie. I jak łatwo się domyślić, nie działa poprawnie. Kompiluje się oczywiście. Formalnie nie ma tu błędu, tylko działa. Właściwie nic nie robi. Spróbujmy wykorzystać naszą klasę w programie. Tak? Tworzę egzemplarz klasy i instancję. Osoba, nazwę ją ktoś. Teraz wpisuję do niej dane, czyli wywołuję dla obiektu ktoś metodę setDane. Prawidłowo jest to metoda, widzimy zieloną kropkę, metoda publiczna. Możemy ją wywołać z trzema parametrami.
Jan Kowalski, lat 30. Dla testu wypiszę, co znajduje się w polach klasy po wywołaniu tej metody. Cout. Nie wolno mi sięgnąć bezpośrednio do pola. Jest ono prywatne. Muszę posłużyć się wcześniej przygotowaną metodą get. Get imię, odstęp, obiekt ktoś, get nazwisko, odstęp, ktoś, najpierw nazwa obiektu, potem metoda. Uruchommy nasz program. Widzimy jakieś łańcuchy puste prawdopodobnie i dziwna liczba. Na pewno nie jest to 30, które wpisałem. Dlaczego? No to są po prostu śmiecie, które były w pamięci operacyjnej w momencie, kiedy alokowano tam obiekt ktoś. Ta metoda setDane, jak łatwo domyślić się, nic nie zrobiła. Ona operuje tylko na swoich własnych parametrach, które przesłoniły pola klasy. Przesłanianie, znany mechanizm już z poprzedniego semestru. Jeżeli wewnątrz jakiegoś bloku istnieje ta sama nazwa, to ona przesłania nazwę zmiennej, czy funkcji, czy w tę metody w przypadku klas z poziomu wyżej. Musimy więc mieć, żeby posłużyć się takimi nazwami parametrów, takimi samymi jak nazwy pól, musimy mieć możliwość rozróżnienia, co jest nazwą pola klasy, a co parametrem funkcji. Do tego właśnie służy wskaźnik this. This jest wskaźnikiem na obiekt klasy. Na obiekt, w którym właśnie się znajdujemy. Czyli jeżeli powstanie obiekt tej klasy osoba, na przykład nasz ktoś, to jego adres, miejsce, gdzie jest zapisany w pamięci operacyjnej, możemy odczytać przy użyciu wskaźnika this. Skoro mamy wskaźnik, to możemy odwołać się do pola klasy wskazywanej przez ten wskaźnik. Uwaga, operator strzałki, kropka, byłaby błędem. Kropka tylko jeżeli jest to nazwa zmiennej, nazwa obiektu. Gdy mamy wskaźnik do obiektu, strzałka. A this jest wskaźnikiem. Skompilujmy. Działa. Widzimy, tym razem obiekt został prawidłowo wypełniony danymi. Jan Kowalski, lat 30. Spójrzmy jeszcze raz na ten kod. This, ta strzałka imię, staje się imię. Imię to jest parametr metody setDane. A this, strzałka imię, to jest pole klasy pokazywanej przez wskaźnik this, czyli to pole. W ten sposób odróżniamy elementy pola klasy od zmiennych lokalnych jej metod. Technika jest często stosowana w programowaniu obiektowym.